Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris. Poprzednio wybuchła wojna, w poprzednim odcinku wybuchła wojna. Uri Combine razem z Orassian Directorate zaatakowali Gwiezdny Kolektyw Xidar, a ponieważ my byliśmy tutaj ich sojusznikiem, my również zostaliśmy wciągnięci w tą wojnę. No i udało nam się rozbić flotę Orassianów, no i w tym momencie chyba, o ile się nie mylę, zdesantować jeden z tych ich układów. Jeżeli chodzi o tutaj statystyki, no to jest wynik wojny minus jeden. Co tu w tym momencie zrobiłem między odcinkami? No wysłałem statek konstrukcyjny, statek badawczy, żeby tutaj badał statek konstrukcyjny, żeby coś nam tam w tym momencie budował. Tu nie wiem, co to jest, jakaś Orassian Directorate, jakaś flota, statek badawczy, a to tym bym się tam nie przejmował. Tym statkiem badawczym. No i co jeszcze? Aha, armie obronne na Janie w tym momencie zacząłem budować, dlatego że mamy tutaj frakcje, które zdobywają coraz większą w tym momencie wpływy. No i prawdopodobnie wybuchnie niedługo jakieś zamieszki, bunt. No jeszcze jest trochę czasu, ale już, żeby nie zapomnieć. No i podzieliłem sobie tutaj flotę naszą na dwie armady. Jedną wysłałem tych najbardziej uszkodzonych okrętów do tego, żeby je tutaj naprawić, a drugą zostawiłem tutaj. No musimy się jeszcze przygotować w tym momencie na atak ze strony, co to jest, Republican Con oraz Jędryk. Dobra, to mnie na razie nie dotyczy. Na razie musimy w tym momencie się przygotować też na atak Uri Combine floty, więc jak najszybciej trzeba flotę odbudować i po prostu się tutaj z nimi zmierzyć. Zwłaszcza, że zginęło nam 7 niszczycieli, korweta i nasz krążownik cenny. Ale już budujemy nową flotę. Ok. Teraz tak. Te armady niszczyciele możemy już wysyłać powoli. Może do układu Rixim. O, zamieszki separatystyczne, Rafts, tak jak myślałem. I zniszczono jakąś tam placówkę. A to niech sobie niszczą. To nie jest w tym momencie istotne. Co to jest? To są jakieś niewielkie armady. Z Doriximu można w tym momencie wysłać te nowe nasze statki. I tam je gromadzić. Na razie możemy krążowniki budować tylko na Jugradzie. Jak widać, są one bardzo kosztowne. Jaką tu mamy siłę floty? 1000. No to taką sobie. Construction complete. Taka sobie. Aha, i wysłałem jeszcze statek kolonizacyjny do układu Baltris. No, właśnie zaczął kolonizować, co widać po Construction complete. Wpływach. Tu mamy kolejny wybudowany niszczyciel. Przesyłamy go do Riximu. A Jugrat już krążownik wybudował. Jeszcze 35. Jeszcze jeden krążownik by się też przydało budować. Zamieszki. Na Janie. No dobra. Tak można było. 151. Jak evading? Chwila, moment. Ci są ustawieni. A, to statek badawczy. Okej. O, kolejna. Ale to są głównie korwety, krążownik pojedynczy, dwie korwety. Być może nawet nam nie zniszczą niczego. No, trwałe są te krążowniki. Co tu mamy? Nowy kontakt jakiś. Dominion of Tembor, ewangelizujący zeloci.
Co jest? Co jest? Gdzie nasza flota się podziała nagle? Czemu to była unikająca postawa? Wracać na posterunek już. Zwłaszcza, że prawie żeście wygrali tą wojnę. Znaczy się tą bitwę. Okej. Łączymy. Czy ci zostali już naprawieni? Chyba tak. Możemy ich połączyć. I wysyłamy ich tu z powrotem. Bardzo dobrze. No, zaraz uciekną, ale chyba tu się musimy ustawić w tym miejscu. Postawa nie unikająca, tylko postawa pasywna i w tym miejscu niech się czają. Natomiast ta nasza flota połączmy. I tu mamy siłę mniej więcej 815. Więc wysyłamy ich tu. Krążownik możemy już budować? Możemy budować krążownik. I może jakiś niszczyciel jeszcze do tego. Nie możemy niszczyciela. Dobra. Teraz tak. Podziel flot, stwórz nową flotę. To za chwilkę zrobimy. Wyłączymy te, które są bardzo zniszczone. W zasadzie wszystkie są uszkodzone. O. Chwila, moment, czemu ci uciekają? Czemu się włącza automatycznie postawa jakaś pasywna czy unikająca? Dać im w kość, kurczę. No, niepotrzebnie ich tu teraz akurat podzieliłem. Nie będę uzyskiwać bonusów. Od dowódcy. Oni mają duży zasięg tych wszystkich, powiedzmy. Swoich rakiet. Dobra. Teraz tak, połącz. Special project complete. Dobra. Okej. Teraz tak. Tutaj mamy tą 815 flotę, więc możemy ją tu zostawić. Natomiast i przydzielmy im tej do tego admirała. Natomiast tą wysyłamy do naprawy na system Jugrat. Mam nadzieję, że ta 815 sobie tam poradzi. Okej. Tu budujemy. Beta Corvi, zbuduj niszczyciel. Mamy dość kiepsko w tym momencie przez tą kolonizację. Z kredytami energetycznymi, no ale nic na to nie poradzimy. O, zaraz powinno być ok. Tylko jesteśmy teraz powyżej bezpośrednio kontrolowanych planet, więc czas na następny sektor. W systemie Baltris możemy dodać system Rixim. Zamknij, co to jest? Siła wojskowa? Nie, to są Rasjan. Chwila, moment. Dobra, tutaj dajmy sobie, zaparkujmy. Sektor, właśnie, sektor. Jak na razie nie będziemy, może dam im trochę, mają plus jeden, więc sobie poradzą. Priorytet dajmy finansowy. Co znowu się tam dzieje? Gdzie? Debris analyzed. Oraz Jan. Dwie. Co to są? Dyplomacja. Orasjan Directorate. Chwila, moment. Co się tu dzieje? Nowy kontakt, co za chwilę. Nasi herodzy zaoszczędziliby mnóstwo, gdyby nie dysponowali. Jak świat Bonifacyrek w gruzach. Dyplomacja. Dobrze, ale o co chodzi?
Nie rozumiem, przecież oni są w stanie wojny. Może coś kliknąłem. Rantor Mandate. Ok, nowy pierwszy kontakt. Tutaj Dominion Tember. Situation log updated. Heitan i ten Romptor, to nie wiem, gdzie oni są. Ale może nie będziemy w tym momencie się tym przejmować. Tu żeśmy zniszczyli dwie korwety, co nie trudno się domyślić. Tu jest jakiś lewiatany. Hostile fleet engaged. Dobra, tak sobie podsyłają co chwilę. Okej, okay. To mi nawet pasuje. Natomiast nasza druga flota podlega naprawom. Tu się jeszcze buduje trochę rzeczy. Na razie jest okej. Okay. Ale należy się spodziewać niestety tutaj, że Uri nas jeszcze zaatakuje. Jest minus 22, czyli jak widać nie idzie za dobrze tutaj Xidarowi. Natomiast no, musimy jakoś podzielić floty. 50-68, Bonifacy, buduj. Construction complete. Nic nie możemy budować. Naprawy ukończone, bardzo dobrze. Czyli w takim wypadku zgromadźmy sobie tutaj 816. Tu jest jeszcze jakiś niszczyciel, więc go też do układu Talanada. Debris analyzed. No tutaj będzie ciekawie w tym momencie, bo z jednej strony jak podzielę flotę, no to tu będą Rosjanie co chwilę pojedyncze statki wysyłać. Hostile fleet engaged. 36, no właśnie. Na razie niech sobie tracą w tym momencie swoje statki. Ok, tak, następne 36. To takie statki mogłyby być. To moglibyśmy jakąś niewielką flotę tu zostawić. A spróbować im tutaj jakby poniszczyć co się da. Szczególnie właśnie poniszczyć im te kosmoporty. Wtedy oni nie będą mogli tu nic zrobić. Incoming transmission. Propozycja handlowa, mapy gwiezdne. A czemu by nie? Hostile fleet engaged. 36, znowu. Hostile fleet engaged. Bardzo dobrze. Zgromadźmy tu całą naszą flotę. Co to jest? Postawa pasywna, pasywna, bardzo dobrze. Nie chcę, żeby sami gdzieś tam mi lecieli bez potrzeby. Jeszcze 145 brakuje do kolejnego krążownika. I dobrze. Debris analyzed. Tych połączmy. 1400. Hostile fleet detected. O. Wykryto flotę. Pierwsza abyssal flotylla należąca do Imperium Uri Combine. Cel Sym. Gdzie oni są? Tutaj. 2800. Prawie 3000. No, tak myślałem właśnie. Okej, okay. W związku z czym tak, tu musimy w takim wypadku statek badawczy zostawmy. Nie, gdzie jest statek badawczy? Tego tu zostawmy. Natomiast te wysyłamy bezwzględnie. Oni najprawdopodobniej będą chcieli jakoś tutaj nam atakować. Wracamy. Ci niech sobie tutaj. Ach, jeszcze tam nas złapali. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Station under attack. A czy jesteśmy w stanie w tym momencie tych wezwać ziomów? Zerwi, zaproś do sojuszu. Nie możemy prowadzić wojny. O, szkoda. Się przydało tam nam ochrona trochę.
Situation log updated. Lecimy tutaj. Jugrat 1, kosmoport, krążownik jeszcze nie mamy kasy. Co to jest? Zaproszenie do paktu. O, to oni sobie tam zawierają pakt. A ci co robią? Baltris. Czają się do Riximu. O właśnie. To jest chwila, moment, jak my jesteśmy tutaj daleko. 1400. Może się uda nam połączyć te dwie floty. Okej. Dobra. Łączymy ich. Dobra, mamy 2200. Oni mają 2800. Flota desantowa jest nieznacząca. Do systemu Bonifacy. Gdzie? Jak? Desantuje wojska. Aha, Baltris próbują zdobyć. O, za chwilę ich tam, że tak powiem. My lecimy do Jagradu. Może ich tu dorwiemy. Tam jest nasza stacja wojskowa, więc powinniśmy mieć więcej w tym momencie. Station under attack. Dobra, atakujmy ich. Bo tutaj mamy tą platformę obronną. Co ta platforma obronna ma w tym momencie? Ach, troszkę się spóźniliśmy, ale lecimy pełną sił. Co to jest? Siła wojskowa. Stację górniczą. Ale tu mamy Jugrad 1, siła wojskowa 900. Okej, chyba dolecieliśmy. Nie, poniszczyli nam tutaj, zdaje się. Niestety. Situation log updated. Co tu się podziało? Chwila, moment. Platformę obronną niestety nam zdążyli zniszczyć. I kosmoport nam ten zniszczyli, najbardziej wypasiony. Niech to kaczka kopnie. Mam nadzieję, że ich tutaj w tym momencie... że im damy w kość, ale mają silniejszą flotę. Mają jeden krążownik, 9 niszczycieli i dużo korwet. My mamy 2 krążowniki i 21 niszczycieli. No. Czemu się nie pojawia to okienko? No zobaczymy. 71, mają lepsze współczynniki trafień, lepsze uniki. Ale to główną siłę te krążowniki im tu robią. Chociaż korwety też po... schwytane okazy, dobra, to mnie akurat nie interesuje. Na razie się tutaj wszystko... nie możemy nic wybudować. Dobra, korwety im padają. Krążownik jeszcze mają jeden. Situation log updated. Ścigamy. Bezwzględnie ścigamy. Zamieszki, dobra. Wszystko naraz oczywiście. Obecne są wrogie floty. W Baltrisie. No to ja wiem, że są obecne. Station under attack. Gdzie? W układzie Sym. Ale nam zrobili wjazd. Flotę desantową zaraz im tutaj później zniszczymy, tylko dalibyśmy sobie. Akurat. O, może by ich tu trochę wykończyć. A nie, to są statki transportowe.
Nie, są te krążowniki. Korwety. Najgorsze jest to, że nam w Jagradzie zniszczyli ten wypasiony w tym momencie tą kosmoport. No ale cóż. Situation log updated. Station under attack. Zobaczmy, co się tu dzieje. 1600. Co to jest? Siła wojskowa. A ścigamy ich tutaj. Dalej ścigamy. Statki transportowe i ten krążownik nieszczęsny. Dobra. Situation log updated. Ok. Situation log updated. Wracamy do układu tutaj, Sym. Udało się, ale z dużymi stratami. Station under attack. A, co to jest za kolej? Zniewolone populacje minus jeden. A, to są te frakcje jakieś tam. Dobra, zniszczyć im to. Beta Corvi, możemy już niedługo budować krążownik i odtworzyć sobie tą naszą flotę. Natomiast na Jugradzie moduł obrony laserowej, zbuduj kosmoport. Bo to nam zmniejszyło też trochę prawdopodobnie limit marynarki. No i co tu się dzieje? Zniszczyć im to wszystko. Hostile fleet engaged. Ok. Myślę, że na ten odcinek wystarczy. Trochę krótszy będzie, ale sporo się rzeczy tutaj działo. Udało nam się drugą wielką flotę wrogą zniszczyć. No i dalej oczywiście nie obyło się bez strat, ale myślę, że w następnym odcinku będziemy sobie radzić dalej. Cześć, do zobaczenia.